No jestem bardzo wzruszona zobaczyć, gdzie się przechowałam i spotkać panią Teresę. Także to jest bardzo wzruszające. Prawdę powiedziawszy, to ja znam tą historię od pana Zygmunta Piętaka, który przyjechał do nas i pytał się mamy, czy ona z nami rozmawiała na ten temat. No ona mówi, słuchaj, ja jestem 2 tygodnie przedtem i 2 tygodnie potem nienormalna i nie chcę, żeby dzieci w ogóle myślały o tym. On mówi, Regina, robisz błąd, bo one mają historię, oni żyli, oni przeszli taką gehennę, że oni muszą wiedzieć. I on siedział i opowiadał nam. Oni się spotkali, przerzucali przez mur tą amunicję niby i mój brat miał 2 miesiące, Stasiu, i on strasznie płakał i tam koło nas byli jeszcze inni ludzie, też przechowani i jeden wieczór to mama słyszała, że, bo ona go cały czas w poduszce trzymała na sobie, to ona słyszała, że ktoś powiedział, że słuchaj, ona zaśnie, to tylko położymy na niego poduszkę i będzie po wszystkim, bo on płakał, nie miał jedzenia i tak dalej. I mama to słyszała, ona nie spała. Ona całe noce nie spała, tylko go trzymała na rękach. I ona powiedziała w ten sposób, jak ktoś przyjdzie do mnie meter i będziecie chcieli zabić syna, to ja zrobię taki krzyk, że nas wszystkich zabiją. On zapłacił policjantowi, żeby policjant z nim poszedł i powiedział, że znaleźli dziecko na ulicy. Co mamy z nim zrobić i go oddali tam. I ma się rozumieć, mama napisała, mieliśmy aryjskie papiery, Wiśniewscy. Stanisław Wiśniewski, urodzony w październik? No, tak 10 miesiąc. Październiku, 18 października 1942 roku i dużo pieniędzy. Bez pieniędzy nic nie szło. Także mama mu włożyła w taki woreczek pieniądze i niby, że siostry od razu wiedziały, że to żydowskie dziecko, jak były tam pieniądze. Pomimo, że miało imię polskie, nie? Stanisław Wiśniewski, ale i one go tam przechowały do końca wojny. Rodzice zresztą byli na ślubie twoich rodziców, bo byli zaproszeni i byli honorowymi gośćmi. Także ta znajomość, była już wieloletnia. Rodzice mieli w środowisku żydowskim dosyć dużo znajomych. Też, więc to po prostu wiadomo było, że wokół tych ludzi zaczynają się zacieśniać pętle, więc trzeba coś było z tym zrobić. To nie było powiedziane, że z dniem tym i tym, czy z datą taką i taką robimy to i tamto. Nie wiem, przyszedł ktoś, trzeba było tego dnia przechować, no i potem siłą rzeczy Następowały dalsze sprawy. Mój brat został posłany do klasztoru, Mietek.
i go tam nauczyli się modlić i powiedzieli mu, żeby nie zdejmował spodni, jak ktoś koło niego jest, bo on był obrzezany. Ja zostałam posłana na wioskę, Zygmunt tam znalazł jakąś rodzinę jego i wszystko ma się rozumieć z woreczkami, ze Stefania Wiśniewska, Mieczysław Wiśniewski, urodzony tego i tego dnia i pieniądze. Otworzył na nowo interes jej ojciec i między innymi bardzo wspomógł, nazwijmy to można tak powiedzieć, w rewanżu naszą rodzinę, bo między innymi naszej kuzynce, nasza kuzynka znalazła pracę miejsce pracy właśnie u fabryce u taty Stefanii. Także wydaje mi się, że po prostu on trochę zarobił tych pieniędzy na to, żeby można było po wojnie, póki można było jeszcze się utrzymać. On Zygmunt był kawalerem i tato zrobił jemu wesele i pomagał bardzo dużo.